Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy papież Franciszek ostatecznie zniszczy tradycję? Zapraszam. O co chodzi? Otóż ponoć dosyć wiarygodne źródła donoszą o tym, że ma się ukazać kolejny dokument regulujący kwestie ruchów około tradycyjnych w tak zwanej pełnej jedności z Kościołem. Ten dokument, jak myślę, że możemy się domyślać, nie będzie szczególnie korzystny dla różnego rodzaju około indultowych ruchów i mnie to trochę zaskakuje, ale najwyraźniej wzbudza to dosyć duże zainteresowanie również u osób, które praktykują w Bractwie Świętego Piusa X. Zostałem o to już kilkukrotnie zapytany i niektórzy nawet zdradzają jakiś niepokój na zasadzie, ale co to teraz będzie? I ja szczerze mówiąc, jak niedawno tak się zdarzyło, pozdrawiam te osoby, które zadały mi to pytanie. Niedawno tak się zdarzyło przed kościołem po mszy niedzielnej, że właśnie ktoś zadał mi to pytanie i powiedział, że no ale i my jesteśmy zaniepokojeni i inni są też zaniepokojeni i moja reakcja oprócz szoku i niedowierzania była taka, że zapytałem, ale czy państwo wiedzą, gdzie państwo są? Bo trudno mi jest sobie zrozumieć, sobie wyobrazić, trudno jest mi zrozumieć, jak wiedząc, czym jest Bractwo Świętego Piusa X, można się przerażać w obliczu jakichś potencjalnych regulacji ze strony Rzymu. Dlaczego? No dlatego, że bractwo niejako konstytucyjnie tak, jest zgromadzeniem, które stawia opór wobec tych reform. Konstytucyjnie to jest oczywiście przesada, ale no to wyróżnia bractwo spośród różnego rodzaju innych organizacji, które twierdzą, że bronią tradycji, że my przez cały czas twierdzimy, że nie ma warunków do tego, żeby zachować pełne posłuszeństwo wobec przełożonych kościelnych, dlatego że nakazują rzeczy, które po części są przeciwko wierze. I dlatego nie możemy poddać się pod tak po prostu bez uwag, bez zastrzeżeń pod to posłuszeństwo, zgodnie z samą cnotą posłuszeństwa, bo cnota posłuszeństwa domaga się tego, że jeśli jakiś przełożony wymaga od nas czegoś, co jest przeciwko prawu Bożemu, to mamy obowiązek mu powiedzieć nie, nie wolno. Tyle. I oczywiście wobec przełożonych kościelnych naturalnie należy wychodzić z pewnym oddaniem, posłuszeństwem, nawet jeśli czegoś do końca nie rozumiemy. Ale gdy widzimy, że herezja potępiana w kościele przez 50 lat nagle zaczyna być faworyzowana przez przełożonych kościelnych, zaczynają oni robić rzeczy, które do tej pory były traktowane jako grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, zaczynają brać udział w kulcie pogańskich bożków i celebrować fałszywe religie, no to znaczy, że uzasadnionym jest, żeby zachować daleko posuniętą ostrożność, czy aby na pewno te decyzje, które zostają podjęte, te wymagania, które są nam stawiane, czy aby na pewno one są faktycznie zgodne z Bożym prawem, czy przypadkiem ktoś tutaj nie próbuje pod płaszczykiem posłuszeństwa wymusić na nas odstąpienie w ten czy w inny sposób od wiary. No i bractwo praktycznie od początku swojego istnienia, nie może nie całkiem absolutnie od początku, ale jednak praktycznie od początku, jest jednak właśnie tym zgromadzeniem, które stawia ten opór, przynajmniej od momentu wprowadzenia nowej mszy. Jest to bardzo wyraźnie widoczne. Bractwo mówi nie, nie możemy. Ten ryt stanowi zagrożenie dla wiary. Nie możemy go przyjąć. Cnota posłuszeństwa wymaga od nas tego, żeby sprzeciwić się tutaj władzy kościelnej, bo cnota posłuszeństwa wymaga tego, że jeśli jakiś przełożony wymaga od nas czegoś, co nie jest zgodne z prawem Bożym, na przykład jeśli wprowadza protestancki ryt w kościele katolickim, to mamy obowiązek mu powiedzieć, nie możemy tego zrobić ze względu na samą właśnie cnotę posłuszeństwa. Bractwo od samego początku to robi i od samego początku jest gotowe przyjmować kary kościelne ze względu na tą postawę. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście taka kara kościelna nie ma żadnej mocy. Jeśli
my faktycznie jesteśmy przekonani, że przełożeni domagają się od nas czegoś, co jest niemoralne, co jest złe. I odmawiamy posłuszeństwa, nie tylko nie popełniamy grzechu, ale właśnie postępujemy zgodnie z cnotą posłuszeństwa. Jeśli Kościół za to nakłada na nas jakieś kary kościelne, to ta kara kościelna jest tylko pustym dokumentem. Nie ma skutków nadprzyrodzonych, a być może ma skutki w odwrotną stronę, w sensie takim, być może być nawet grzeszna po stronie tego, kto wydaje takie dokumenty, jeśli wydaje dokumenty pochopnie, jeśli wydaje dokumenty dlatego potępiające na przykład właśnie bractwo, dlatego że oni się mi sprzeciwiają, nie rozważywszy wystarczająco tego, że być może ja się sprzeciwiam Bogu i oni, gdy mi się sprzeciwiają, tak naprawdę Jemu służą. Jeśli ktoś, nie rozważywszy tego, nie zbadawszy tego, po prostu tak z emocjonalnej reakcji, albo tym gorzej, z takiego zimnego wyrachowania i chęci przeprowadzenia swojej własnej woli, bo ja wiem lepiej, co jest dla Kościoła dobre, bo ja wiem lepiej i teraz religia musi się zmienić, bo my wiemy lepiej. Pan Jezus to dawno temu, my teraz wiemy lepiej. Jeśli ktoś z takim nastawieniem te kary wydaje, to działają one w drugą stronę, no w tym sensie, że są w jakiś sposób grzeszne. No a więc Bractwo Kapłańskie Świętego Pysa X przez większość swojego istnienia było nie tylko w nieuregulowanym statusie kanonicznym, ale było wręcz w sposób przynajmniej dość poważny obciążone karami kościelnymi, to znaczy Rzym twierdził, że biskupi bractwa zostali obłożeni, czy zaciągnęli na siebie karę ekskomuniki mocą samego prawa, w związku z tym kapłani wyświęceni przez tych biskupów byliby suspendowani. Oczywiście arcybiskup i później za nim całe bractwo tłumaczą, że zgodnie z prawem kanonicznym żadna kara ekskomuniki nie mogła być zaciągnięta, dlatego że zgodnie z samym prawem kanonicznym nikt, kto jest przekonany o tym, że musi podjąć jakieś działanie, że jest jakiś stan wyższej konieczności, który zmusza do podjęcia działania, które normalnie byłoby objęte, obłożone jakąś karą, ale ze względu właśnie na stan konieczności dla dobra dusz jest to koniecznie potrzebne, żeby to zrobić. W takiej sytuacji, nawet jeśli ta osoba się myli w swojej ocenie stanu konieczności, i tak nie zostają nałożone, nie zostają zaciągnięte kary z automatu. Wtedy może ewentualnie czy sędzia rzymskie instytucje mogą rozważyć, jakie będzie stosowne upomnienie czy kara w takiej sytuacji, ale uwzględniwszy właśnie to, że ta osoba była przekonana o tym stanie konieczności, ale nigdy nie zostają z automatu nałożone kary. To jest dosłownie zapisane w prawie kanonicznym. To jest kanon 1323 i 1324 w nowym prawie kanonicznym. Osoba, która myśli bez winy, że zachodzą okoliczności przewidziane przez kanon 1323, numer 4 i 5, czyli właśnie stan konieczności, rozumiejąc taką ustawę lub nakaz, nie podlega żadnej karze. I dalej, sprawca przekroczenia nie jest wolny od kary, lecz kara przewidziana ustawą powinna być złagodzona lub zastąpiona pokutą, jeśli przestępstwo zostało popełnione przez tego, kto z własnej winy był błędnie przekonany, że zachodzi jedna z okoliczności, o których w kanonie 1323 numer 4 lub 5 była mowa. A więc nawet gdyby ktoś z własnej winy był błędnie przekonany, to i tak nie zostają nałożone z automatu kary, tylko wtedy sędzia może się zastanowić, jaką złagodzoną karę lub pokutę nałożyć. To nie zostało w ogóle w żadnym stopniu wykonane, bo Rzym nie poddał w ogóle pod sąd ten przypadek arcybiskupa, tylko po prostu stwierdzono, że mocą samego prawa, ze względu na konsekrację biskupie bez mandatu papieskiego, z automatu została zaciągnięta kara ekskomuniki. To jest absolutnie niezgodne z prawem kanonicznym i tutaj mamy pełne prawo, żeby na to wskazywać. I w zasadzie z punktu widzenia prawa kanonicznego jest to oczywiste, że ta kara ekskomuniki była. I Rzym tylko dlatego nie chciał tego przyznać, czy tylko dlatego, najprawdopodobniej tylko dlatego nie chciał tego przyznać, że bał się procesu, że bał się wytaczania procesu, bo bał się nagłośnienia całej sprawy, bał się tego, że właśnie w ramach uczciwego procesu być może mogą wyjść rzeczy, które wskażą, że arcybiskup
wcale nie był błędnie przekonany. Rozumiemy, w sytuacji, gdy chce Kościół stworzyć wrażenie, że cały Kościół wspólnie idzie teraz ku nowej świetlonej przyszłości, nowe zesłanie Ducha Świętego, Sobór Watykański II, a tu proces kanoniczny wobec biskupa, który mówi, że to jest protestantyzacja, a nie nowa wiosna. I ten proces, jeśli będzie uczciwie prowadzony, to może wykazać jakieś dziwne rzeczy. To po co taki proces? Lepiej powiedzieć, nie, to ekskomunikat, nie, to zło, nie, schizma, zło, herezja, koniec świata. Lepiej, łatwiej. Najprawdopodobniej tak to zostało po prostu wykonane. W każdym razie tutaj chodzi nam o to, żeby wykazać, przypomnieć, że bractwo świętego Pisa X jest przyzwyczajone do życia w takich warunkach, tak, gdzie Rzym mówi, wy jesteście schizmatykami, ekskomunikowani, koniec świata. Oczywiście tak całkiem do końca nigdy nie mówił. Zawsze ta sytuacja była trochę dwuznaczna. Odsyłam do materiału Indult, objawy i leczenie, czyli o sytuacji bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. To jest długi materiał, który dosyć dokładnie całą sprawę omawia. W każdym razie my jesteśmy naprawdę do tego przyzwyczajeni. Gdy ja wstępowałem do naszego seminarium, to nie było jeszcze tego zniesienia ekskomunik przez Benedykta XVI. Wszystko jeszcze w cudzysłowie obowiązywało. Oczywiście nie obowiązywało, ale Rzym twierdził, że wszystkie te kary obowiązywały. I to jest dla nas zupełnie naturalne, że przywykliśmy przez te wszystkie lata do tego, że za głoszenie prawdy będą głosili, będą mówili, że jesteśmy schizmatykami, ekskomunikowani i wszystko co najgorsze, jesteśmy wrogami rodzaju ludzkiego, nawiązując do wyroku wydawanych przez Imperium Rzymskie wobec pierwszych chrześcijan, bo to mniej więcej często tak właśnie wygląda, że praktycznie właśnie jesteśmy takimi wrogami rodzaju ludzkiego, no bo wszyscy, cała ludzkość się ubrata w nowej posoborowej odnowie. To bratanie się wprawdzie wygląda tak, że to my, w cudzysłowie my, w sensie to hierarchia kościelna zaprasza wszystkich możliwych do kościołów, żeby odprawiali swoje nabożeństwa. To papież uczestniczy w kulcie pogańskich bożków. Nie żeby ktoś się jakoś nawracał szczególnie, tylko kościół coraz bardziej się kłania przed protestantami, Żydami, muzułmanami, poganami. Na tym, tak w praktyce wygląda to wielkie, cudowne, wspaniałe zjednoczenie posoborowe, religijne zjednoczenie ludzkości. No ale właśnie wszyscy się jednoczą, tylko są tacy właśnie wrogowie, jedyni wrogowie ludzkości, którzy mówią, że nie wolno wam tego robić, nie wolno wam czcić pogańskich religii, nie wolno wam zapraszać heretyków, żeby wam głosili kazania zambon, nie wolno wam celebrować dnia judaizmu czy islamu. No i w ten sposób zostaliśmy wrogami ludzkości. No i w ten sposób przywykliśmy też do tego, że jakimiś nieważnymi, słomianymi karami kościelnymi próbują nas obkładać. A więc nie rozumiem, jak znając bractwo świętego Piusa X, można się obawiać tego, że papież wyda jakiś dokument. Co może wydać? Jaki dokument może wydać? Ekskomunikuje nas wszystkich? To będzie miało taką samą moc prawdą, jak gdyby papież ogłosił się teraz suwerenem na Księżycu. No, nawet mniejszą to będzie miało moc prawną, bo to można by dyskutować, czy papież nie ma na mocy tego, że jednak jest namiestnikiem Chrystusowym, czy nie ma takiej mocy, żeby się mianować suwerenem na Księżycu. Ma większą moc na pewno, większe prawo, żeby mianować się suwerenem, ogłosić się suwerenem na Księżycu, niż ekskomunikować bractwo świętego Piusa X, bo to jest bezpośrednio niezgodne z prawem moralnym, żeby ekskomunikować jakieś zgromadzenie za to, że głosi Ewangelię. To jest bezpośrednio sprzeczne. Ma na pewno dużo większe prawo mianować się suwerenem na Księżycu. Jak ktoś chce mu podpowiedzieć, to bardzo proszę, będzie to dużo mądrzejsze niż ekskomunikowanie bractwa świętego Piusa X, a na pewno dużo lepsze dla jego duszy. Więc zupełnie nie rozumiem, jak nasi wierni, związani z bractwem świętego Piusa X, mogą być tą sprawą zaniepokojeni. Oczywiście rozumiem, że różnego rodzaju ruchy około indultowe, ruchy około tradycyjne mogą być tą regulacją przerażone, natomiast
Uważam, że nie mają prawa być zaskoczone. Moim zdaniem w zasadzie jest to oczywiste od samego początku, że ten stan tak zwanej pełnej jedności w sposób oczywisty jest niestabilny. Patrząc na to, co robi Rzym, widząc, że jest modernistyczny. Ewidentnie czci fałszywe bożki, bierze udział w kulcie pogańskich bożków, ewidentnie celebruje dzień judaizmu i islamu. Ewidentnie wszystkie te decyzje, one nie idą w stronę po prostu walki z modernizmem, po prostu głoszenia Ewangelii, po prostu walki z herezją. Widać, że wszelkie ruchy, powiedzmy, w stronę stworzenia jakichś takich grup, które są w pełnej jedności, tak zwanej pełnej jedności, a jednocześnie odprawiają tradycyjną mszę świętą, widać dosyć wyraźnie, jak człowiek spokojnie na to spojrzy, że są to ruchy polityczne po to, żeby raczej spacyfikować te ruchy, po to, żeby pierwotnie powstawały po to, żeby wierni nie przechodzili do bractwa świętego Piusa X, tylko żeby jakoś tak się o nich zatroszczyć, mając najwyraźniej nadzieję, że to jakoś tak samo sobie umrze. Jak się okazało, nawet w tych warunkach, gdzie księża nie mogli wszystkiego powiedzieć, gdzie przecież nie mogli krytykować dużej części herezji modernizmu, gdzie przecież nie mogli najeżdżać na biskupów za to, najeżdżać, to może takie drastyczne słowo, nie mogli krytykować biskupów za to, że celebrują dzień islamu i judaizmu, a mimo wszystko ci wierni oczywiście woleli przychodzić do kapłanów, którzy jednak przynajmniej część tradycji zachowywali, niż do tych kapłanów, którzy te posoborowe cyrki robiły w stylu Areny Młodych arcybiskupa Rysia. I jak posoborowe parafie pustoszeją, wszystkie statystyki teraz w kościele w Polsce spadają, tak właśnie te tradycyjne wspólnoty rosły. A więc okazało się, że próba takiej pacyfikacji tradycji w ten sposób się nie powiodła, więc najprawdopodobniej papież Franciszek przyjął inną strategię ostatecznego rozwiązania kwestii tych ruchów około tradycyjnych. I widzieliśmy to wyraźnie w Traditionis Custodes już 2 lata temu. I teraz plotka głosi, że wkrótce będzie kolejne takie Traditionis Custodes 2. Traditionis Custodes, koniec gry, tak można by to, nawiązując do współczesnych filmów popkulturowych, taki endgame. Traditionis Custodes endgame, to jest nawiązując do znanych filmów, znanych być może nie dla większości moich widzów, bo to jest skutek tego, że ciągle pracuję z młodzieżą, że sporo takich rzeczy znam. Także przepraszam, jeśli ktoś nie rozumie. Chodzi po prostu o to, że jest to zakończenie całej sagi, takiej walki Franciszka z ruchami około tradycyjnymi. Być może ten dokument ma być właśnie takim zakończeniem, wielkim, spektakularnym końcem. I oczywiście, że ci kapłani i ci wierni mają prawo być zaniepokojeni tym, co się wydarzy. My natomiast zaniepokojeni nie mamy prawa być. My mamy prawo powiedzieć, no przecież cały czas wam mówiliśmy, że ci ludzie, oni nie kochają tradycji. Ci ludzie, oni ze względów praktycznych, ze względów politycznych stworzyli te ruchy, że nie można zachować zarówno wiary, jak i tej w cudzysłowie pełnej jedności. Nie można zachować wiary i pełnego posłuszeństwa wobec tych przełożonych kościelnych, bo jak najbardziej można i trzeba zachować wiarę i prawdziwe posłuszeństwo wobec przełożonych kościelnych. Pełne mam tutaj na myśli takie zupełnie bezrefleksyjne, tak? Powiedzmy, wykonywać faktycznie wszystkich ich poleceń, musowo zachować głęboką ostrożność co do ich poleceń, bo ich polecenia często są niezgodne z wiarą. I w takiej sytuacji oczywiście, że nie można być w tej pełnej jedności. Oczywiście, że to się nie da i rozpadnie się w jedną albo w drugą stronę, albo takie zgromadzenie faktycznie straci wiarę, przestanie głosić Ewangelię, przestanie wskazywać na faktycznie realne zagrożenia, albo jeśli to się nie wydarzy, to w końcu wybuchnie, to znaczy drogi się rozejdą, to w końcu ta władza jednak stwierdzi, że trzeba te organizacje zniszczyć i najprawdopodobniej to właśnie się wydarzy. Ksiądz Schmidberger, który był pierwszym przełożonym generalnym bractwa po naszym założycielu, po arcybiskupie Lefebvre,
Ksiądz Milberger powiedział nam kiedyś w trakcie jakichś rekolekcji kapłańskich, no to były, nie, to były rekolekcje jeszcze w seminarium duchownym, że są to piękne słowa, Pan Jezus, który posyła swoich uczniów, aby oni przynieśli owoc i aby owoc ich trwał i odniósł to właśnie do współczesnej sytuacji w Kościele, gdzie nie można przynieść trwałego owocu, będąc zależnym od ludzi, którzy chcą zniszczyć ten owoc. A bez wątpienia posoborowi papieże chcieli zniszczyć tą i tradycyjną mszę świętą, i taką tradycyjną duchowość, tradycyjną teologię. Bez wątpienia oni chcieli ją zniszczyć. Dlatego było jasnym, że wszystkie ich ruchy będą raczej szły w tą stronę, żeby spacyfikować te rzeczy, żeby nie pozwolić im się za bardzo rozwinąć. Ja w ostatnim materiale tłumaczyłem, to już chyba przedostatni materiał, tłumaczyłem, dlaczego papież Franciszek okazuje pewne objawy sympatii wobec Bractwa Świętego Pisa X, a w ogóle nie okazuje ich wobec ruchów okołoindultowych. I tutaj oczywiście nic się nie zmienia, to się dobrze wpisuje właśnie w to, co mówiłem. To znaczy, tak, papież Franciszek po prostu dalej idzie w tą stronę. Oczywiście może się okazać, i to jest coś, co jest tutaj w jakimś sensie niepewne, może się okazać, że papież Franciszek stwierdzi, że no to jak już zniszczę te ruchy okołoindultowe, wtedy część ludzi, jedna część pójdzie na nową mszę, druga pójdzie do bractwa i wtedy ekskomunikujemy bractwo i mamy kościół wyczyszczony z tradycji. Bractwo traktujemy jako schizmatyków i w ogóle się nimi nie zajmujemy, a tu w samym kościele już praktycznie takich tradycyjnych ruchów nie ma. Oczywiście taka wizja jest możliwa, natomiast moim zdaniem bardziej spójne z myślą samego Franciszka będzie to, żeby bractwo pozostawić na takim właśnie marginesie życia kościelnego, żeby pozostawić to w takiej dwuznaczności, właśnie w takim niepełnej jedności, w takim nieuregulowanym statusie kanonicznym. Moim zdaniem to jest bardziej spójne z jego wizją, ale wiadomo, papież Franciszek jest stary. Może tak się zdarzyć, że niedługo umrze i jaką linię przyjmie jego następca, tego absolutnie nikt nie wie. Natomiast wszyscy wiedzą, że te ruchy około tradycyjne w tak zwanej pełnej jedności są czymś niestabilnym. I moim zdaniem, jeśli ktoś uważał inaczej, że jest to właśnie to naprawdę, to właśnie będzie to niosło tą tradycję w Kościele, moim zdaniem to było naiwne i w jakim stopniu najprawdopodobniej ludzie sami siebie oszukiwali, bojąc się podjąć tego kroku i powiedzieć, że nie możemy nie krytykować tego, że papież czci pogańskie bożki, bierze udział w kulcie pogańskich bożków. Nie możemy nie krytykować tego, że Kościół w Polsce celebruje dzień islamu i judaizmu. Myślę, że ludzie bojąc się podjąć ten krok, powiedzieć, co jest, że białe jest białe, a czarne jest czarne, musieli sobie to tłumaczyć, że nie my tutaj tak dyplomatycznie się zachowamy, zostaniemy i właśnie teraz stworzymy tutaj w kościele takie enklawy. W praktyce moim zdaniem to było samo zakłamanie, okłamywanie samych siebie i w praktyce bardziej to, no to były takie rezerwaty, tak? O, taki rezerwat dla takich Indian. Prędzej czy później musi to zginąć w ten czy w inny sposób. W tym porównaniu my byśmy byli takimi ostatnimi mohikaninami, którzy by tymi tomahawkami dalej rzucali w najeźdźców angielskich kolonizatorów. To przykład w tym sensie nieadekwatny, że ci Indianie jednak nie mieli szans w starciu z nowoczesną technologią, a w starciu pomiędzy prawdą, między Bożym objawieniem, a modernistycznymi mrzonkami, to ci Mohikanie mają zdecydowanie przewagę. A więc, moi drodzy, Indianie w rezerwatach, jeśli do tej pory z jakiegoś powodu baliście się podjąć faktycznie tą walkę z herezją modernizmu, uważaliście, że nie ma potrzeby, żeby podejmować takich radykalnych kroków w stylu głoszenia Ewangelii bez kompromisu i zachowania prawdziwej cnoty posłuszeństwa wobec przełożonych. Jeśli do tej pory coś was przed tym powstrzymywało, no to widząc, jak likwidują wasze rezerwaty, zapraszamy do tego, żeby prawdziwie walkę tą podjąć.
żeby faktycznie stawić czoła tej herezji modernizmu, która również przecież z Rzymu przychodzi, a być może w tej chwili przede wszystkim z Rzymu przychodzi. To jest nasz prosty obowiązek i ta walka bynajmniej nie jest przegrana. Tak jak każda walka, taka stricte duchowa, tutaj nie mają znaczenia jakieś kalkulacje polityczne i takie refleksje, jak to zrobić, żeby tak dyplomatycznie się przefocować. W tej walce na poziomie takim ontycznym, na poziomie metafizycznym, walce po prostu dobra ze złem, herezji modernizmu z katolicką wiarą, tu nie ma miejsca na jakieś dyplomacje i kompromisy. Po prostu idziemy i mówimy, jak jest, tak? I zapraszam was do tego, żebyście to robili. Wyjdźcie z tych rezerwatów, zanim was w nich wszystkich pozabijają. Wyjdźcie, weźcie wasze tomahawki i walczcie z herezją modernizmu. Mam nadzieję, że nikt tego nie weźmie zbyt dosłownie. Nie rzucajcie w nikogo tomahawkami ani innymi ostrymi narzędziami. Chodzi o to, żeby wziąć ten ostry miecz, jakim jest nasza wiara, i po prostu tym mieczem walczyć z tymi wszystkimi ludzkimi mrzonkami, którymi herezja modernizmu próbuje prawdę zastąpić. A więc zapraszam do tego. Trzeba było to zrobić już dawno, ale jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zróbcie to teraz. Tacy Indianie w rezerwatach szybko poumierali, szybko i bez chwały. Ci, którzy umarli w walce, umarli być może szybko, ale przynajmniej z chwałą. A my natomiast jesteśmy w tym sensie w innej sytuacji, że na tym poziomie metafizycznym już sama walka jest zwycięstwem, tak? Bo już gdy walczymy, spełniamy nasz obowiązek, a więc ratujemy naszą duszę. A więc zapraszam do tego, żeby te rezerwaty, ginące, płonące już rezerwaty, opuścić i walkę podjąć. Jeszcze jedna myśl dzisiaj w nawiązaniu do ostatniej niedzieli, a nie powiedziałem, dlaczego logo jest na niebiesko. Nagrywam ten materiał we wtorek, 2 lipca. Jest to święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, to znaczy wspominamy tutaj nawiedzenie, gdy Najświętsza Maryja Panna przychodzi do Elżbiety. W ostatnią niedzielę słyszeliśmy naprawdę bardzo ważną myśl, którą tak na zakończenie chciałbym się podzielić, mianowicie cudowne rozmnożenie chleba jako doskonała droga do Pana Boga. Dlaczego? To jest doskonały opis tej drogi do Pana Boga. W modernistycznej wizji Kościoła jest taki błąd, którego często nie dostrzegamy. Taki błąd, który traktuje sakramenty jako coś takiego bazowego, na zasadzie, no to dla takiego zwykłego, niedzielnego katolika są sakramenty, a prawdziwy, taki pobożny katolik to musi coś więcej zrobić, właśnie zaangażować się w jakąś wspólnotę, musi coś zrobić, takiego ekstra, hiper, więcej czegoś. I to jest typowa mrzonka, modernistyczna mrzonka. Nawet słyszałem to w tych materiałach, w których mówiłem o wspólnotach, pojawiają się takie komentarze, a jak komuś nie wystarcza msza święta niedzielna, to jest takie słowo, które po prostu rozwalają mój mózg. A jak komuś nie wystarcza niedzielna msza święta, to przetłumaczywszy to innymi słowy, można powiedzieć, a jak komuś nie wystarcza krzyżowa ofiara Pana Jezusa i chce czegoś więcej, chce właśnie wspólnoty, chce właśnie trzymania się za rączki i bełkotania w stylu księdza Remigiusza Recława, bo mi nie wystarcza, nie mi oczywiście, bo mi nie wystarcza niedzielna msza święta, bo mi potrzeba czegoś więcej, jakiegoś takiego mojego działania, ja muszę coś zrobić i wtedy to się czuje. Ludzie, czy wy słyszycie, co wy mówicie? Msza święta, ofiara krzyżowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, a mi to nie wystarcza. Mi nie wystarczają środki ustanawiane przez Pana Boga. Ja chcę się spotkać, złapać za rączki i pobełkotać. I wtedy to jest taka pobożność, to jest wielkość, to jest świętość. Ludzie, ogarnijcie się. Zostawmy jednak te modernistyczne mrzonki i przejdźmy do tej prawdziwej nauki, którą Pan Jezus przekazuje nam właśnie w tej scenie cudownego rozmnożenia chleba. Ludzie na początku zostają cudownie nakarmieni. To jest obrazem takiego początku drogi do Pana Boga, kiedy to Pan Bóg daje taką duchową pociechę, kiedy modlitwa przychodzi łatwo, każdy uczynek pobożny wiąże się z naprawdę taką wewnętrzną pociechą, bo Pan Bóg chce
pokazać, że On jest w stanie zaspokoić nasze serca, że On jedyny jest w stanie zaspokoić nasze serca. Ale tak jak ci ludzie właśnie w tej scenie szukają później Pana Jezusa, i przychodzą i niby pytają Go, co mamy robić, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale gdy Pan Jezus zaczyna odpowiadać, to oni mówią, a Mojżesz dał ojcom chleb z nieba, a Ty jaki znak uczynisz? Czyli tak naprawdę nie szukają prawdy, tylko szukają chleba. I tak samo jest właśnie z człowiekiem pobożnym. To znaczy, jak doświadczy tych pociech, to później chce właśnie, nawet trochę nieświadomie, bardziej szuka tych pociech niż prawdy, niż Pana Jezusa, niż cnoty, niż udoskonalenia siebie. I dlatego Pan Bóg musi wtedy tego człowieka pozbawić tych pociech, musi wyrobić w nim cnoty, które wymagają właśnie tej pracy z naszej strony, które wymagają tego, żeby właśnie wbrew sobie pokonać swoje słabości, żeby pokonać swoje zachcianki i zrobić to, co wiemy, że zrobić trzeba, co jest dobre i potrzebne. I to właśnie prowadzi do tych sakramentów świętych. To znaczy, nie szukamy jakichś pociech wewnętrznych, tylko przychodzimy po tym, jak Pan Jezus dokonał tego cudownego rozmnożenia chleba. Człowiek chciałby dalej tych pociech, a Pan Jezus mu mówi, nie. Prawdziwy chleb to jest moje ciało i moja krew. To są sakramenty święte. To jest to, co was naprawdę nakarmi. I my byśmy właśnie chcieli jakiejś takiej cudownej drogi, takiej pełnej emocjonalnej pociechy. Pan Jezus mówi, nie. Ty musisz praktykować cnoty. Ty musisz przede wszystkim przez sakramenty święte siebie uświęcać. A czego nas uczą sakramenty święte? Właśnie tej mistyki tak naprawdę nas uczą. Pamiętamy, święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówi, że świętość nie polega na tym, żeby wiele Panu Bogu dać, ale żeby wiele od Niego wziąć, żeby mieć otwarte serce, gotowe na przyjmowanie łaski. Dopiero później, gdy przyjmiemy te łaski, dopiero później będziemy w stanie faktycznie Panu Bogu coś oddać, ale najpierw kluczowe, fundamentalne jest to, żeby na te łaski się otworzyć i tego nas przecież sakramenty święte uczą, bo sakramenty święte się przede wszystkim przyjmuje. Sakramenty święte nie polegają na tym, że my musimy coś wywalczyć, zrobić, wymusić, jakieś tutaj łapanie się za rączki i daj Duchu Święty, daj. Jak ktoś nie wie, co mówię, to odsyłam do materiału. Bełkot było na mnie Turca, jaki był jego tytuł, Dar Języków, czy Szatański Bełkot, czy jakoś tak, gdzie to ojciec Lemi już dokładnie to robi, tak? No daj, Duchu Święty. To zachowuje się właśnie jak ci, co przyszli do Pana Jezusa, daj chleba. To jest właśnie ten typ. To naprawdę nie jest to, czego Pan nasz Jezus Chrystus od nas oczekuje. I to wyraźnie pokazuje właśnie w tej scenie. Moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a chleb... Moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Sakramenty święte, w których my mamy tylko nie przeszkadzać. To jest tak piękne, to jest tak zgodne z tą największą mistyką w Kościele. Świętość nie polega na tym, żeby wiele dać, ale żeby wiele otrzymać, żeby wiele przyjąć. W sakramentach świętych my mamy nie przeszkadzać sakramentom. One działają ex opere operato. Same z siebie działają. My mamy tylko usuwać przeszkody z naszego serca po to, żeby dobrze móc faktycznie je przyjąć. Otworzyć tylko nasze serce szeroko, żeby te sakramenty mogły zadziałać. To jest tak piękne, tak zgodne z całą katolicką mistyką, gdzie właśnie o to chodzi przede wszystkim, żeby upaść na kolana, prosić Pana Boga, żeby nas swoją łaską przemienił i próbować te przeszkody pousuwać, a On zrobi resztę. To jest tak ważne, żebyśmy to zrozumieli, jak pięknie sakramenty się wpisują w te szczyty katolickiej mistyki, jak dobrze one do tego pasują. I zróbmy to. Przyjdźmy do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Starajmy się usunąć przeszkody z naszego serca. Niech będzie widać, że msza święta jest sednem, sercem naszego życia. Przyjdźmy na mszę świętą zawsze trochę wcześniej, żeby się przygotować do tego uczestnictwa. Żeby nie wbiegać w ostatniej chwili gdzieś tam i w roztargnieniu zaczynać tą mszę świętą, tylko właśnie usuwajmy te przeszkody. Pokażmy naszym życiem, że sakramenty święte są dla nas najważniejsze. Przygotujmy się dobrze do spowiedzi świętej, do każdej mszy świętej. Pokażmy, że to jest to sedno naszej duchowości, że to jest serce naszego życia. To są środki, które Pan Jezus nam zostawił, a nie wymuszanie jakichś darów, które były dane po to, żeby nawrócić niewiernych, a teraz bohaterowie łódzcy jezuici chcą tych samych znaków
wyjątkowych, przecież cudownych znaków żądają po to, żeby co, zabłysnąć przed swoją parafią? Po co? Po to, żeby nakarmić się takim emocjonalnym chlebem właśnie. Ludzie, sakramenty święte, tego potrzebujemy. To jest to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił. Tu może odpowiem od razu. Trochę skaczę dzisiaj po tematach, wybaczcie, ale w stylu takim charyzmatycznym trochę odpowiadam. Duch wieje, kędy chce. Nie wiem, czy to czy dla natchnienia Ducha Świętego, czy raczej mój nieuporządkowany ciąg myśli. Nie wiem, ale złe to chyba jednak nie jest, więc kontynuuję. Bardzo często pojawia się ten zarzut, moim zdaniem dziwny, wydaje mi się, że już wielokrotnie na niego odpowiedziałem, ale jednak, ale przecież święty Paweł mówi, że starajcie się gorliwie o dary duchowe i na przykład właśnie pan Kapusta wielokrotnie postawił to pytanie, ten zarzut wobec mnie osobiście, a ty księże Szymonie, jak ty się starasz o te dary duchowe? Odpowiedź jest prosta i w zasadzie już udzielałem na niej odpowiedzi w poprzednich materiałach, być może nie wskazując tak dokładnie, że to jest odpowiedź właśnie na to pytanie. Tak jak święty Tomasz odpowiada, dary duchowe są to wyjątkowe dary łaski, których Duch Święty udziela po to, żeby prawda została przekazana. One są różne i Duch Święty udziela tych, których chce, tak jak chce, po to, żeby prawda została przekazana. I święty Tomasz wykazuje, że te dary mogą być bardzo różne. To może być rozumienie Pisma Świętego, interpretacja Pisma Świętego, dar dobrego przekazu tych informacji. To może być też jakiegoś rodzaju cud po to, żeby przekonać tych niewiernych, żeby wprowadzić w szok tych niewiernych, że tutaj coś wyjątkowego się wydarzyło. Pan Bóg decyduje, jakie kiedy udzielić w stopniu, jakim my niestety nie przeszkadzamy. My nie możemy mu przeszkadzać. Jeśli my będziemy przeszkadzać, to oczywiście on wtedy będzie, działalność łaski będzie w jakiś sposób sparaliżowana, bo tak działa, tak Pan Bóg działa zgodnie z zasadą subsydiarności, a więc nasze uświęcenie się sprawia, że łaski płyną, nasze grzechy sprawiają, że łaski zostają w jakiś tam sposób sparaliżowane. A więc jak ja się staram o te dary duchowe? Tak jak Pan Jezus to mówi, nie szukajcie tego chleba zmysłowego, nie próbujcie wymusić jakichś podnieceń, chciałem powiedzieć. W zasadzie to są te podniecenia, jak się spojrzy na to, co ci jezuici tam odprawiają w tych swoich ceremoniach, to, no to te emocjonalne uniesienia. Nie w ten sposób szuka się darów duchowych, nie tak to robili apostołowie. W jaki sposób mamy dbać gorliwie o dary duchowe? Mamy usuwać wszelkie przeszkody, które mogłyby działanie Pana Boga zatrzymać. I faktycznie może to być czasem na jakimś intelektualnym poziomie, jeśli ktoś uważałby, może się zdarzyć teoretycznie taki intelektualizm, że ktoś jest tak bardzo uważa się, tak bardzo wspaniałego, doniosłego, że to nie, to jakieś takie działanie Ducha Świętego w sposób wyjątkowy, nie, to jest w jakiś sposób niewłaściwe. To byłaby jakaś przeszkoda. Uważam, że pokusa jest tutaj stosunkowo mała w czasach współczesnych, natomiast być może taka przeszkoda jak najbardziej mogłaby być, ale tych przeszkód jest mnóstwo. To znaczy, przeszkodą do działania Ducha Świętego jest każdy grzech, jest każdy błąd. Przeszkodą do działania Ducha Świętego są również takie błędy, gdy człowiek szuka smaków duchowych, używając języka świętego Jana od Krzyża, czyli próbuje wymusić jakieś właśnie emocje religijne. Przeszkodą właśnie do działania Ducha Świętego będzie wtedy, gdy ja będę dyktował Duchowi Świętemu, że on ma teraz taki cud uczynić, że on ma teraz, musimy teraz złapać się za ręce i wymuszać, rób Duchu Święty, więcej języków, więcej darów, więcej potrzeba. To również jest przeszkoda do działania Ducha Świętego, więc gdy chcemy troszczyć się gorliwie o dary Ducha Świętego, to mamy mu pozwolić działać. Jemu pozwolić działać. To mamy dbać o nasze uświęcenie. Mamy korzystać ze środków zostawionych nam przez Pana Jezusa z sakramentów świętych. Mamy uczynić to, co Pan Jezus nam zostawił centrum, sednem naszego życia. Mamy kontemplować Ewangelię. Mamy zbliżać się do Niego przez praktykowanie cnót. W ten sposób dbamy o dary duchowe. I Duch Święty udzieli nam tych, których chce. Jeśli będzie chciał, żebym pojechał na misję do Afryki i tam nagle przemówił w murzyńskim języku, jeśli będzie tego chciał, to może to
to zrobić. Natomiast na pewno Duch Święty nie zrobi tego, jeśli stanę w łódzkim kościele i będę się łapał za rączki i krzyczał: daj Duchu Święty, bo tak Duch Święty nie działa. Bo on nie chce, żebyśmy my wymuszali jakieś wyjątkowe dary od Niego wtedy, kiedy my tego chcemy. W ten sposób wzywa się innego ducha, ale o tym już wielokrotnie mówiłem. My więc skupmy się na tym, co najważniejsze, na tym, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił, na ofierze mszy świętej, na sakramentach świętych. I w ten sposób najlepiej przygotujemy się na działanie Ducha Świętego. W ten sposób, który zostawił nam Pan nasz Jezus Chrystus, będziemy się do Niego zbliżali. Z tego korzystajmy, to róbmy. I niech Najświętsza Maria Panna, które święto dzisiaj obchodzimy, ma nas w swojej opiece. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.